1 sierpnia zmienią się zasady przyznawania pieniędzy z programu 500+. Zmiany najbardziej odczują osoby samotnie wychowujące dzieci. Od 1 sierpnia osoby te będą musiały mieć zasądzone alimenty na rzecz dzieci od drugiego z rodziców. Zmiany dotyczą także osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które rozliczają się na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej. Dochód z tego rodzaju działalności zostanie corocznie będzie ogłaszany w formie obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny. Dochód ten będzie ogłoszony dopiero od 1 sierpnia, to wejdzie, także wtedy dopiero będziemy mogli stwierdzić, na jakiej to konkretnie zasadzie będzie działało, czy będzie brany pod uwagę sam ryczałt, czy dochód, czy przychód, także dopiero od 1 sierpnia dowiemy się, jak to będzie wyglądało. Nowe zasady mają także ograniczyć popularne zaniżanie dochodu, aby otrzymać świadczenie 500+. Jeżeli osoba w bardzo krótkim czasie utraci zatrudnienie i podejmie je na nowo, tylko na przykład za mniejsze wynagrodzenie u tego samego pracodawcy, bądź zamknie i otworzy na nowo działalność gospodarczą, to te utraty nie będą brane pod uwagę. Nowe wnioski o przyznanie świadczenia z programu 500+ będzie można składać od 1 sierpnia do 31 października. Przypominamy, że wydane już decyzje o wypłacie świadczenia obowiązują do końca września 2017 roku.